Dzień dobry, witam Was serdecznie w księgarni Mamy To. Dzisiaj chciałabym, to jest albo inaczej. Czasami się spotykam z tym, że wiele osób mówi: ojej, nie wiedziałam, że tu księgarnia jest. Są zaskoczeni mimo różnych tam informacji na zewnątrz, że jesteśmy tutaj. I wpadła mi do ręki taka książka o tytule Zaginiona księgarnia. Czasami mam takie poczucie, że nasza księgarnia jest trochę zaginiona. Natomiast ta książka jest o zaginionej księgarni. Jest to historia dziewczynki, która uwielbia czytać i regularnie uczestniczy w spotkaniach pobliskiej księgarni. I właścicielka, pani Minty, wie o książkach wszystko. Jednak pewnego dnia księgarnia zostaje zamknięta i nikt nie wie, co się stało z panią Minty i jaki los czeka wspaniałe miejsce, które stworzyła. Zaczynam wam czytać Zaginioną księgarnię. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Koniec, powiedziała pani Minty, zamykając książkę i uśmiechnęła się do dzieci usadowionych na tęczowym dywanie. Dziękuję, że przyszliście na godzinę z bajkami i mam nadzieję, że zobaczę was wszystkich w przyszłym tygodniu. Mili nigdy nie opuściła ani jednej godziny z bajkami w księgarni pani Minty. Pani Minty znała wszystkie książki na świecie. Mili lubiła rzucać jej wyzwania. A zna pani jakąś książkę o niedźwiedziu, a o piratach, o kucykach, o kosmitach? A pani Minty zawsze znajdowała dla niej idealną lekturę. Dziś był wyjątkowy dzień, bo Mili zaoszczędziła wystarczająco dużo kieszonkowego, żeby kupić sobie nową książkę. No i jak, Mili? Zdecydowałaś już? Zapytała mama. Myślę, że chciałabym coś o morskiej przygodzie, odpowiedziała Mili. Aha, zawołała pani Minty. Mam dla ciebie idealną książkę. Drewniany fotel bujany zatrzeszczał, gdy pani Minty z niego wstawała. Mój Boże, mnie też już zaczyna trzeszczeć w kościach, wykrzyknęła. Uśmiechała się, ale Mili i tak zauważyła, jak wolno się porusza. Pani Minty przesunęła palcami wzdłuż jednej z półek i wyciągnęła książkę z turkusową okładką i złoconymi napisami. Myślę, że to ci się spodoba, powiedziała z błyskiem w oczach. Pełno w niej syrenek i morskich potworów. Poczekaj, Mili, powstrzymała ją mama. Najpierw musimy ją kupić. Może uprzątniesz trochę podłogę, a ja poszukam twojego kieszonkowego i zapłacę pani Minty. Mili oddała mamie książkę i poszła pozbierać rozrzucone kolorowe poduszki. Ich kolory nie wydawały się już tak żywe jak kiedyś. Odwróciła jedną z nich, żeby sprawdzić, czy spód nie wygląda lepiej, ale też był spłowiały. Gdy rozejrzała się wokół, zobaczyła, że farba zaczyna obłazić wokół ram okiennych, a zasłony wyblakły. Ale księgarnia i tak wyglądała niesamowicie, bo wypełniały ją niezliczone półki z pięknymi książkami. Mili zerknęła na zdjęcie pani Minty i jej córki siedzących razem w bujanym fotelu, gdy był jeszcze zupełnie nowy. Pani Minty wyglądała teraz zupełnie inaczej. Na tym zdjęciu nie nosiła okularów do czytania, a jej długie, siwe włosy były czerwone jak jabłuszko. Pora na nas, Mili, zawołała mama. Zobaczcie, tu jest ta ilustracja pani Minty. Gdy Mili wychodziła z księgarni, nad jej głową zawisła chmurka niepokoju. Pani Minty, jej bujany fotel i cała księgarnia zaczęły odrobinę trzeszczeć. Po godzinie z bajkami Mili i jej mama zawsze zaglądały do kawiarni, ale dziś Mili nie potrafiła się skupić na nowej książce ani na koktajlu truskawkowym. Co się robi, jak coś jest stare i trzeszczące? Zapytała mama. Cóż, trzeba się z tym ostrożnie obchodzić, żeby się nie zepsuło, ale ostatecznie pewnie trzeba będzie to wymienić na coś nowego, powiedziała mama, sącząc herbatę. Mili była wstrząśnięta. Przecież pani Minty nie można zasłonić. Tego wieczoru patrzyła na własną biblioteczkę. Na półkach stało mnóstwo książek z księgarni pani Minty. Zabawne historyjki o niesfornych dzieciach, egzotyczne opowieści o starych królach, niesamowite atlasy, książki obrazkowe i tomiki wierszy. Pani Minty pomogła jej wybrać każdą z nich. Księgarnia nie może zostać zamknięta. Mili głośniej otuliła się kołdrą. Może jeśli wszyscy będą o nią dbać, nie zepsuje się i nie trzeba będzie jej niczym zastąpić. Zasypiając, Mili myślała o wszystkim, co mogłaby zrobić dla pani Minty, żeby jej pomóc. Tydzień później, podczas kolejnej godziny z bajkami, Mili bardzo się starała. Wybrała najwygodniejszą poduszkę i położyła ją na fotelu pani Minty. Położyła poduszki dla pozostałych dzieci, a na koniec zebrała jej i uprzątnęła podłogę. Pomogła nawet jednemu chłopcu znaleźć egzemplarz książki, którą czytała im pani Minty.
Byłaby z ciebie wspaniała księgarka, Mili, zażartowała pani Minty. Ale czy to na pewno był żart? Mili zaczęła się nad tym zastanawiać. Czy pani Minty chciała, żeby Mili poprowadziła jej księgarnię? Mili uważała, że praca w księgarni to najlepszy zawód na świecie, ale przecież ona była jeszcze za mała. Mili zerknęła na panią Minty. Szukam książki dla mojego siostrzeńca, który gra w krykieta, mówiła do niej właśnie jakaś pani. Mamy mnóstwo książek o krykiecie, zapewniała ją pani Minty. I książki dla siostrzenicy. Właśnie dostała w prezencie żółwia chińskiego. Będę musiała być mała, dopóki Mili nie dorośnie i sama nie stanie się chodzącą encyklopedią książek. Mamo, czy możemy na chwilę wrócić do księgarni? Poprosiła. Muszę coś powiedzieć pani Minty. Mama Mili czekała na zewnątrz, tymczasem Mili popędziła z powrotem do księgarni. Pani Minty! Zawołała. Pani Minty! Chciałam tylko pani powiedzieć, że banki są bardzo nudne, a księgarnie bardzo ważne. Ja kocham pani księgarnię, uwielbiam przychodzić na godzinę z bajkami, ale chcę siedzieć na tęczowym dywanie, a nie na drewnianym, bujanym fotelu. Bardzo chciałabym tu kiedyś pracować, ale nie jestem jeszcze encyklopedią, a księgarnia pani Minty jest niezastąpiona. Plątał się w niej język, gdy wyrzucała z siebie te słowa. Pani Minty wyglądała na zaskoczoną. Cóż, Mili, dziękuję, zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. Jeśli dalej będziesz przychodziła na godzinę z bajkami, ja wciąż będę je czytać. Umowa stoi? Stoi. Zawołała Mili i obie się zaśmiały. W weekend chmura niepokoju wisząca nad głową Mili prawie się rozwiała. Po szkole w poniedziałek, jak zwykle, wybrały się z mamą do księgarni, ale księgarnia była zamknięta. Kochani, jeżeli jesteście ciekawi, co się stało z księgarnią dalej, czy ona przetrwała, czy nie przetrwała, myślę, że warto byłoby sięgnąć po książkę Zaginiona księgarnia i poszukać, gdzie jest pani Minty. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia. W księgarni mamy to.